Krosnowice, 26 lipca 2017 rok, Podhalanka. Za chwilę w świetlicy Podhalanki odbędą się warsztaty myglarskie dla dzieci. To jest otoczenie Podhalanki. Duże skrzyżowanie. U góry przebiega linia kolejowa Wrocław-Międzyleśnie. Zacznijmy od tego, że każdy z dzieci dostanie kubeczek, łyżeczkę i tym będziemy robić nasze widełko. Ja będę podawać, aby tam do końca, dobrze? Żeby każdy otrzymał. Let's go.
masę trochę. Nie zmieszaj, czy samo bardzo dobrze, bardzo. Nie, to jest to wydeło. To białe to jest starte mydełko, też ładnie wygląda. Też fajnie. Ja sobie zrobię królik. Półka królika będzie, tak jest. Informuje dzieci, jak dodawać kolory, składniki, z których później powstanie naturalne, pięknie pachnące mydło. Stoi i czeka na swoją kolej, dobrze? Pęczowy, zielony, niebieski, fioletowy. Proszę, fioletowy, dobrze. A niebieski? Tak wygląda grupka dzieci, która przyszła na warsztaty mydlarskie. Wraz z dziećmi przyszli też rodzice. Nie wszyscy tutaj się znajdują w tej sali. Zainteresowanie wśród dzieci bardzo duże. Ciekawe są końcowego efektu. Co im to wyjdzie? Jakie mydełka wyprodukują? Każdego będę podchodzić z kropelką i nalewać do tego czegoś, co się nazywa gliceryną. To w tym momencie jest rozgrzane, przypomina nam wodę, ale mydełko będzie stało 15 minut i zobaczycie, wyjdzie z foremki wam taka twarda kosteczka z dodatkami. No, tak jak tutaj podchodziło z barwnikami, tak teraz z kropelką i będziemy nalewać. I posłuchajcie, kto będzie miał zalane mydełko, już go nie rusza, nie dotyka. Ono was sobie zastygną, że przyjemny. Łyżką. Już wam mówię, zobaczcie teraz. Bierzemy sobie, nalewamy. Pani miesza, proszę zamieszać. I wylewać do foremki. Wylewamy i wygarniamy łyżką od razu. Tą foremkę. Aż to zastygnie. Wygarniasz. Pięknie. Ona szybko bardzo zastyga. Teraz, żeby nie było banieczek. Teraz dziewczyny. Muszę szybko. Szybko mieszamy. Raz, dwa, trzy i wylewamy od razu do miseczki. Nikola, już wylewaj. Dobrze, teraz tutaj. Dobrze. Oczka mamy czarne.
Teraz pisałaś, no, mieszaj ładnie. Nie pani nakryje. Tak, i wylewamy, wylewamy. Tutaj oderwiemy wszystko od dna. Następna część warsztatu to jest wyjmowanie mydełek foremek i wkładanie, opakowywanie mydełek do folii. Przewiązywanie wstążeczką, żeby to wyglądało w formie takiego ładnego prezentu dla mamy, dla dziadka czy dla kogoś, który jest. Adonka, masz piękne mydło. Troszkę nam się tu nie zalało, widzisz? A to dlatego, że bardzo długo wieszałaś. Ja mówiłam 3 razy zamieszać. A to i tak się będziesz mi myła, to on się tak zamydli. I tak sobie możesz albo z takiego cukiereczka zawinąć, czyli z wielkokartki, z tej i z tej. A możesz sobie taki prezencik zrobić tak do góry, wiesz? No. Tutaj mamy już mydełko wyjęte i odbywa się pakowanie do folii. To jest akurat moja wnusia Laura. Pokaż się, Laura. I twoje mydełko wyjęte, pięknie wygląda. Pani zaraz ci pomoże zapakować, połóż tak na środku folii. I tutaj jest jej koleżanka, która też mydełko wyjęła i pięknie pakuje. To jest Julia. Julia, popal się swoim mydełkiem. Pokaż nogo, weź go do rąk. Pokaż. Piękne mydełko, taki ładny kolor. A pachnie co? Pachnie. Popalcie się swoimi mydełkami. Piękne, przepiękne. Jak pięknie zapakowane. I pachnie, aż ja tutaj czuję. Wspaniale. Podziwiam. Różany ten i ten zapach. Super, ja czuję ten zapach. Pokażcie swoje mydełka, podnieście do góry rączki z mydełkami. No papa. Do góry łapki. Ale z mydłem. Z mydełkiem, dobra.
Świetnie, dziękuję. Macie się czym pochwalić. Też pięknie. Pochwal się widełkiem. Jakie to jest? Jaki ma zapach? Zapach mangowy. Malinowy? Mangowy. A, mangowy. Super. Ale zapachy tutaj po całej świetlicy się rozchodzą. Tak, super. Mocne, piękne zapachy. Laura, Julka, pokażcie swoje zapakowane mydełka. A pani jeszcze pomaga wam pakować, tak? Pięknie wygląda, jak to ładnie zapakowane. Ojej. Świetnie, zaraz Jula cię pochwali swoim. O, tutaj też widzę, że fajna robota. Proszę pani. No Lidia, ale Antonka, ja bym dołożyła tylko kartę. Bo takie masz skromniutkie strasznie. No bardzo. To mamy też pomagają. Tylko proszę mi dekol tutaj, bo tak mi się zaszło. Jula, pochwal się. Możesz sobie przyciąć, kochania. Ale pięknie zapakowane. Coś fantastycznego. Super. Jaki zapach? Kuma balonowa. Kuma balonowa. Też ciekawy zapach. Fajnie. Świetnie. Proszę, tutaj mamy kolejne zapakowane, pachnące, piękne mydełka. Jakie tu zapachy mamy, bo tutaj jest aż cztery. Porzeczka, czerwona róża. Tu jest czarna porzeczka, róża i malina. Tu jest czarna porzeczka i malina. No, cała gama zapachów. Aha. I czarna porzeczka jutra, czarna porzeczka jutra. Super. Nie przypuszczałem, że można wyprodukować takie piękne mydełka i tak pięknie pachnące takim prostym sposobem, ręcznie prostym. No dziękuję za prezentację. Kończą. Dzieciaki zaczynają się znowu relaksować, a ja przyszedłem pani bardzo dziękować za prowadzenie tych warsztatów. Sam byłem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie i jestem zaskoczony, że takim sposobem ręcznym, domowym, można powiedzieć, takie piękne i pachnące mydełka można wyprodukować. Tak, to prawda. Czy jeszcze nas pani odwiedzi z jakimiś... Oczywiście, regularnie tu przyjeżdżamy, prowadzimy warsztaty o różnej tematyce, także serdecznie zapraszam. I dziękuję bardzo. Jeszcze tylko zadam pytanie, skąd pani właściwie przybywa? Czy to jest z Kłodzkiego ośrodka? Z ośrodka w Ołdrzychowicach, czyli to jest gminny ośrodek kultury. Znam Ołdrzychowice, nie wiedziałem, że tam coś tak fajnego istnieje, że taki ośrodek jest, że aż tak pięknie jest. Bardzo dużo się dzieje. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Dziękuję również. Warsztaty mydlarskie dla dzieci w Podhalance dobiegły końca. Dzieci zadowolone, radosne, z wykonanymi przez siebie mydełkami wróciły do domu.